Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem drugi odcinek ciekawostek, do którego dosyć długo się zabierałem, mianowicie przedstawienie wszystkich awatarów, które są dostępne w grze. I od razu zaznaczam, że mam ich tu na liście około 35-37, coś takiego, które sobie ostatnio szukałem na różnych serwerach. Jeżeli jednak kogoś nie znalazłem, a wy kogoś widzieliście, to możecie napisać w komentarzu serwer i nazwę danej osoby z awatarem, to ja tam przypnę i sobie ktoś zainteresowany będzie mógł znaleźć. Druga sprawa, nie brałem pod uwagę awatarów, które nie były w grach, czyli na przykład tak jak startował S37, to dla Naruciaka były trzy awatary do wyboru, mogliście głosować, który ma mieć w grze. I po prostu bodajże ten demon, którego teraz widzicie, to był jeden z tych awatarów, drugi to był ten, który wam pokażę na S37 i był jeszcze jakiś trzeci. Ja tego trzeciego nie będę pokazywał, bo jego po prostu nie było jeszcze w grze, bądź też po prostu już nie było i nie będzie, zobaczymy. Okej, zaczynamy sobie od W37, dlatego że tutaj jest najwięcej awatarów. Gdy będę zmieniał serwer, to was po prostu o tym poinformuję. I pierwszy awatar jest to awatar Naruciaka z naszej gildii. Awatar demona, szczerze mówiąc, zbytnio mi się on nie podoba. O wiele bardziej przyjazny dla oka był ten awatar z S37, który tam bodajże miał człowieka. Bo jak możecie zauważyć, każdy ten awatar niestandardowy ma jakąś swoją rasę, rasę z gry. No ja mam na przykład demona, bo wiadomo, na czerwono i tak dalej. Wam będę się starał mówić, jaka rasa na jakim awatarze jest, chociaż też nie zawsze to wiem. Także tak jak mówię, no ten awatar nie jest jakiś super moim zdaniem, lepszy jest właśnie ten z S37. Kolejny awatar, Pasukaru. On bodajże wygrał ten awatar w konkursie tym niemieckim, o którym wspominałem tam w pierwszym odcinku ciekawostek. Nie gra już, z tego co widzę, nie ma potek, nie ma gildii. No ale ma taki awatar, jest to bodajże elf, z tego co po uszach mogę sądzić, chociaż też nie mam pewności. No i taki w porządku w sumie, jeśli on tak wygląda podobnie w realu, to śmiesznie. Ale fajny, taki przyjazny dla oka. Kolejny awatar, Paul Terra, czyli jedna Niemiec, który jest w sumie jednym z najbardziej znanych, jeżeli chodzi o Shakesy, graczem, youtuberem. No i co, on ma elfa z tego co wiem, ten jego awatar jest w ogóle strasznie fajny, te niebieskie włosy tak pasują do niego, w sensie do tego awatara. I on w ogóle teraz dostał nowy awatar, który już nie jest taki fajny, szczerze mówiąc niezbyt mi się podoba, ale to wam później pokażę. W każdym razie no ten awatarek jest naprawdę miodny. Dr. Banks ma tutaj człowieka, on też jest z Niemiec. Szczerze mówiąc nie wiem, czy jest to youtuber, czy nie mam pojęcia po prostu, kto to jest. W każdym razie no ma tu człowieka i naprawdę fajnie odwzorowany ten człowiek, taki przyjemny dla oka. Podoba mi się, szczerze mówiąc, fajnie jest to narysowane. Także jak najbardziej na plus. Kolejny awatar, Guli. Naprawdę strasznie fajny, on jest w ogóle z Włoch, tutaj sobie patrzę po flagach. Strasznie fajny, w ogóle jak ja bym miał jeszcze możliwość może kiedyś w przyszłości jakiegoś awatara, to bym sobie wziął mrocznego elfa, bo ten niebieski kolor strasznie fajnie pasuje do awatara, niebieski kolor skóry. No i on w ogóle, ten awatar ma taki strasznie fajny, od razu mówiłem, że mi się podoba, bo jest po prostu, nie wiem jak on wygląda w rzeczywistości, ale jest to po prostu fajnie zrobione. Mówię, te tutaj oczy błyszczące, tutaj na niebiesko cały ten, jak najbardziej fajny awatarek. Alvaro845 ma bodajże z tego co wiem człowieka. No taki zwyczajny awatar, po prostu odwzorowanie jego. Powiem wam, że nieraz zależy jak wyglądasz w rzeczywistości, bo jeżeli w rzeczywistości jesteście, wiecie, dobrze zbudowanym mężczyzną z bujnym zarostem i tak dalej, no to jednak ten człowiek będzie fajnie wyglądał, natomiast jeżeli wyglądacie troszeczkę gorzej, no to ten człowiek będzie już inaczej wyglądał, ale tutaj jak najbardziej w porządku, okulary widocznie nosi, skoro ma tutaj jakieś, z tego co widzę, dłuższe włosy, no po prostu zwykły człowiek odwzorowany tak jak on wygląda w rzeczywistości. Fajny, myślę, że jest spoko. Okej, Golden Gyanpi, jest to paladyn, z którym też swoją drogą się troszeczkę ścigamy w levelu, prócz demonko. I ma tutaj człowieka, myślę, że jak najbardziej w porządku to wygląda, włosy mu tutaj trochę ucięła ta złota ramka, ale generalnie fajnie, tutaj bluzę niebieską, gdy tam jakby nie wiem skąd to biorą, z
ze streama tych youtuberów, bo to z tego co wiem to jest youtuber z Włoch i to dosyć dużą ilość subskrypcji ma, więc nie wiem czy tam ze streama, może przerysowywał i akurat był w taką bluzę ubrany, to bardziej taka fioletowa w sumie niż niebieska. W każdym razie no fajnie, to ten awatarek mi się bardzo podoba. Davalon, z tego co wiem, on ten awatar swój wygrał właśnie w tym konkursie, o którym kiedyś tam wspominałem, w sensie no w poprzednim odcinku ciekawostek. I jakby ten jego awatar jest w porządku, ani nie jest jakiś wow, ani nie jest też brzydki, jest po prostu w porządku, z tego co widzę jest to bodajże elf, więc to myślę, że jest całkiem spoko. Gilmak, nie wiem w sumie co to jest za rasa, na ten moment nie pamiętam, raczej to nie jest człowiek przez te uszy, to jest tam jakiś inny, możecie napisać w komentarzu jeśli ktoś się orientuje, bo ja na ten moment nie pamiętam, nie będę sprawdzał. Albo może po prostu ma w rzeczywistości takie wielkie uszy, to nie wiem, to już musicie jakby, znaczy ja sobie muszę to jakby obejrzeć, jeżeli on jest youtuberem, a jest youtuberem, ma nawet kanał swój tutaj link, potem sobie zajrzę czy jak on faktycznie wygląda, bo ten awatar jest naprawdę śmieszny, właśnie niektóre te awatary są takie poważne, niektóre śmieszne, a niektóre takie nijakie i no jak już z dwojga złego to ja bym wolał taki normalny, ale jak już mówię, z dwojga złego to zamiast ma być nijaki albo śmieszny, no to już bym wolał, żeby był śmieszny. I ten awatar jest właśnie taki śmieszny, można powiedzieć. Demonko LP ma demona, jest, jego awatar mi się podoba, też jest właśnie taki śmieszny, ale też zachowany, podobny do niego. Jest to youtuber z Czech, swoją drogą. I bardzo sympatyczny prywatnie, bo jak tam z nim parę wiadomości zamieniłem, to jest naprawdę w porządku. I mój główny, o już tu w ogóle jak mnie nadgonił na 11 poziomów, trzeba będzie coś nagrać z Paladyna. Także tak jak mówię, no bardzo sympatyczny i ten awatar ma strasznie fajny demona, takiego trochę śmiesznego, trochę odwzorowanego z rzeczywistością. Także jego awatarek mi się akurat podoba. Fatty Pilov. Jest to youtuber z Czech, dosyć duży, tam ma chyba 800 tysięcy subskrypcji z tego co kojarzę. I on na wielu serwerach już miał swój awatar, ja mam go bodajże zapisanego na dwóch, bo na dwóch miał różne awatary. I co, no jest to jak nazwa wskazuje, jest to osoba grubsza, to jest w ogóle ork swoją drogą. Jest to osoba grubsza i jakby podkreśla to wszędzie, więc spoko, że ma dystansik do siebie. Tutaj właśnie jak widzicie w niku, tutaj ma zawieszonego pączka na szyi, więc mówię to takie prześmiewcze. Na innym tam awatarze bodajże z tego co kojarzę jadł tego pączka, też tak właśnie to było śmiesznie ukazane, więc jak najbardziej w porządku. No i ten jego awatar co? No jest odwzorowaniem, jest trochę śmieszny, ale czy jakiś taki bardzo wow, to raczej nie. Fifko, tutaj kolega gra wojownikiem i naprawdę wydaje mi się, że jeden z ładniejszych awatarów, w sensie ta złość jest tak fajnie odwzorowana. Ja na przykład, jak widzieliście pewnie w pierwszym odcinku ciekawostek, też miałem drugi awatar, co niby też była złość, no ale tam to już było takie se. Natomiast Fifko ma tutaj strasznie fajną tą złość odwzorowaną, też ma uszy w ogóle takie duże, więc to musi być któraś rasa. Ja wiem, kojarzę tą rasę, ale teraz nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć nazwy, więc no już mniejsza z tym, ale ten awatar mi się akurat fajnie podoba, tutaj też czapkę ma założoną, więc są takie detale jak najbardziej w porządku. Zerafim jest to osoba, która wygrała bodajże konkurs. To jest elf z tego co widzę i ten awatarek taki zwyczajny, ani nie super, ani nie brzydki, taki sobie, tutaj ma założoną jakąś bluzę z tego co widzę, no ale taki zwyczajny. Powiem wam jeszcze, że co do tych awatarów to trzeba mieć po prostu twarz dobrą, która się dobrze zgra, na którą osoba, która te awatary rysuje, ma pomysł fajny i po prostu, żeby to jakoś ładnie, tak jak mówię, się zgrało i wtedy wychodzi naprawdę super awatar, bo jak ktoś jest taki przeciętny z twarzy, na przykład jak ja, to te awatary nie wychodzą jakoś super, zresztą no widać, ten demon mój niby jest spoko, niby nie, taki po prostu zwyczajny, więc tak jak mówię, no to jeszcze musi twarz czyjaś przypasować, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I kolejna osoba jest to Gimper, na tym serwerze Gimperowski.
No, on ma tutaj taki dosyć śmieszny awatar, uśmiecha się, jest łysy, no to tak jak w realu, chudziutki strasznie. Natomiast on już tutaj z nami nie gra niestety, no ale jego postać została, więc awatarek stwierdziłem, że też pokażę. Gimper ma strasznie fajny awatar, bodajże na S37 albo S36, to do tego sobie przejdziemy, ale tam ma naprawdę fajny, tak jak mówię, ten awatar, więc ten jest taki sobie w porównaniu do tamtych po prostu. Okej, okay, mamy ostatnią osobę na W37, jest to Case Jor. Powiem wam, że awatarek jego to jest po prostu cud. To jest najładniejszy awatar chyba, który widziałem do tej pory. I osoby z W35 tam z tej mojej niemieckiej gildii i no wszyscy się tym awatarem zachwycają. Swoją drogą on tutaj jakąś dziwną taktykę stosuje, bo on gra bez gildii w ogóle, ale gra cały czas. Jak widzicie, gildię ma tu swoją. A, tu już widzę, że pozapraszał jakichś ludzi, to on musi tutaj... Wcześniej grał po prostu do około 150 poziomu bez gildii zupełnie. Grał tak o, po prostu. Więc nie wiem kto to jest, czy to jest jakiś youtuber, czy no nie wiadomo. Tajemnicza strasznie postać, zresztą tak jak i widać na awatarze, tajemniczy człowiek, tajemniczy awatar. Ma tutaj demona. No i co mogę powiedzieć? No jeden z ładniejszych awatarów, jakie widziałem w Shakesie naprawdę, więc... Tu jestem pełen uznania. I to był ostatni awatar z W37. Przejdziemy sobie teraz do następnego serwera. Okej, okay, mamy S37 Polski. I jak widzicie, jest tutaj pierwsze, co weźmiemy sobie pod lupę, jest to awatar Boruciaka, ten, o którym już wcześniej wspominałem. I ten awatarek zobaczy, że to jest człowiek, jest przyjazny dla oka, ma tutaj widać kawałek bluzy i taki po prostu odwzorowany, tak jak Adam jest w rzeczywistości, jak wygląda. Więc myślę, że jak najbardziej spoko. Kolejny awatar jest to Pawszy, czyli mój znajomy, z którym żeśmy prowadzili gildię na początku loczki. Potem Pawszy poszedł do innej gildii, a ja tutaj zostałem w loczkach, żeby dalej pomagać. Pawszy ma demona i szczerze mówiąc postawiłbym na równi ten jego awatar z tym moim, czyli takie, no okej, okay, może być, tak? Nie jest ani brzydki, ani piękny, jest taki akurat. Kolejny awatar na S37, już ostatni, bo tutaj były tylko trzy. Jest to Gimper i o tym awatarze właśnie mówiłem wcześniej. Jest strasznie fajny, to jest podobny do, jak on miał, do Fifko bodajże. Tą złość mają tak podobnie okazaną i jest to naprawdę, naprawdę fajnie wygląda, po prostu podoba mi się. Zresztą Gimper miał te awatary przeważnie fajne, oprócz tego na W37. Ten akurat mi się tak mniej podobał. No Gimper już tutaj nie gra, ale mówię, postać została. I ten awatarek jego naprawdę ładny. To jest bodajże człowiek, jeżeli o tym nie wspomniałem jeszcze. Okej, okay, przechodzimy do S35 polskiego. I pierwsze co, no to Gimper. Grał sobie tutaj paladynem. I tak jak mówiłem wcześniej, że te jego awatary wszystkie były fajne, no to ten jednak, cofam to. To jest ork, z tego co wiem. Natomiast no ten mi się, tego bym postawił na równi z tego z W37, nie są one jakieś super, więc jednak ten na S37 był najładniejszy. Także no mówię, to jest ork i taki uśmiechnięty, troszkę śmieszny, troszkę nie, taki w sam raz no. Kolejny awatar jest to Steel 1233, polska widownia Shakesa pewnie go kojarzy, bo w sumie każdy go zna. Kto ogląda Shakesa na YouTubie tak naprawdę, nawet jak go nie oglądają, to i tak go znają. Także pozdrawiam z tego miejsca, chociaż wątpię, że mnie ogląda. No i Steel miał tutaj taki awatarek, jeszcze za czasów, gdy grał właśnie na S35. To jest demon i myślę, że jest taki fajny. No minę taką widać, że taką zrobił, wiecie, romantiko. Kolejny awatar, tym razem na S36 polskim. Jest to Zakre Bullion, czyli po prostu Zakre Ble. Na postaci on, na tej właśnie postaci gra cały czas i z niej ukazują się u niego odcinki. Także jak najbardziej w porządku, że aż tyle wytrzymał na jednej postaci i gra tutaj dalej zresztą. I co mogę powiedzieć? Jego awatarek to jest demon i jego awatar mi się akurat jako jeden z nielicznych bardzo podoba. Fajny tutaj wyraz twarzy, fajnie go tu zrobili, tu trochę ta złota ramka zasłania szczegółów, ale generalnie fajnie im to wyszło, ten jego awatar, więc ten jako jeden, tak jak mówię, z niewielu jest dla mnie naprawdę ładny. Okej, okay, kończymy póki co już
polskie serwery, bo ostatnich kilka to były właśnie głównie polskie. Teraz przechodzimy na zagraniczne i przede wszystkim W38 Polterra, o którym już wspominałem wcześniej, ma tutaj orka, jest to nowszy awatar, zrobiony niedawno właśnie na start W38. Z tym, że no ten awatar w porównaniu do tego jego starego mi się szczerze mówiąc nie podoba. Jest taki sobie, no tutaj taki uśmieszek, wiecie, ale no generalnie w porównaniu do tamtego oczywiście nie podoba mi się. Nie jest brzydki, tutaj ten napis tak szczerze to do czegoś nawiązuje, ja nie wiem, bo nie oglądam za bardzo filmów, bo to tam po niemiecku. Ale ten napis do czegoś nawiązuje, ale też mi się wydaje, że tak nie współgra z tym awatarkiem, więc generalnie no tak sobie. Okej, przechodzimy na S40, z tym, że niemiecki, i tutaj mamy kilka awatarów, mianowicie jest pierwszym z nich jest to Morrix, on tutaj ma z tego co wiem elfa, no taki śmieszny ten awatarek, przyjazny dla oka, myślę, że nie jest zły. Kolejny awatar Blazing, także na S40 niemieckim, demon, strasznie. Jako awatar to mi się tak bardzo nie podoba, jest taki bardzo prześwietlony, ale to EQ, które ma tutaj ubrane, zmiana wyglądu, strasznie do niego pasują, plus ta złota ramka i jakoś się to ładnie komponuje. Tak samo zresztą jak na moim W35 do tego demona, też się to złote EQ i ta złota ramka na wojowniku fajnie komponuje. No on tutaj gra sobie wojownikiem, 344 poziom, ale mówię, no sam awatar nie, ale z tym całym dodatkiem jak najbardziej ładnie to wygląda. Dr. Banks już tutaj z tego co widzę nie gra na tym serwerze, ale miał tutaj demona w takiej zbroi. Już go mieliśmy na W37, ale tam wyglądał troszkę inaczej. No i co, fajny ten awatar, taki uśmieszek, te oczy takie troszkę zezowate można by powiedzieć. Tutaj czoło mu się odbija, ale tak naprawdę myślę, że fajnie wygląda, całokształt jak najbardziej okej. Mamy Ungę, czyli legendę Shakesa. Wiem, że Ungę miał taki awatar złoty i naprawdę ten awatar bym postawił na równi, jak nie lepiej, z tym Case Jores W37, aczkolwiek niestety nie mogłem go znaleźć. Ungę grał na tutaj trzech serwerach niemieckich, to zobaczycie, bo na każdym miał inny awatar, ale na tego złotego właśnie nie mogłem znaleźć i nie wiem, czy on był na W27, z tego co mi mówił jeden znajomy, że to było, ale na W27 nie było właśnie postaci Ungę. Nie wiem, czy on ją usunął, czy jakiś inny nick, czy coś, no jak ktoś może wie, gdzie ona jest, to chętnie sobie, niech napisze komentarz, to po prostu przypnę i sam sobie chętnie zobaczę, bo ten jego awatar był naprawdę świetny, bo on był, nie dość, że był to zwykły awatar, to jeszcze w tle miał takie złote jakby poświate. Kto się interesuje, jest Shakesem, to pewnie wie, o czym mówię. No a tutaj w zasadzie nie wiem, co to jest, czy to jest elf, czy no nie wiem, nie wiem, w każdym razie taki zły to chyba ma na celu właśnie berserka pokazywać tą wściekłość. No i myślę, że co, w porównaniu do innych to tak szału nie ma, no ale no jest po prostu. Kolejny awatarek, ostatni już na S40, jest to Pandaru, mroczny elf. Śmieszny, tutaj tą głowę ma taką wklęsłą, można powiedzieć, tutaj za to taki jest okrągły na policzkach, no i te uszy ma takie, no jak elf w sumie, z tym, że mroczny. I co? Jak najbardziej spoko, te oczy zielone, fajnie, mówię, te mroczne elfy mi się strasznie podobają, bo ten, ja lubię w ogóle kolor niebieski i ten niebieski kolor skóry fajnie wygląda po prostu. Okej, przechodzimy sobie na S39, także niemiecki. I pierwsza postać jest to Early Boy, jest to bodajże człowiek. No i taki śmieszny, ale nie wiem, taki w sumie wygląda jak była taka kreskówka, taka czy tam bajka, że było takie dziecko wyrośnięte, teraz nie pamiętam nazwy, ale właśnie troszkę mi ten awatar przypomina to dziecko. Także takie no i fajne i niefajne, takie można powiedzieć średnie po prostu. Kolejny awatar jest to awatar Unge znowu, tym razem ork, i ten ork już wygląda fajnie, widać, w ogóle do tej wściekłości pasuje najbardziej ork, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest taki, no ta wściekłość po prostu kontrastuje właśnie z tym orkiem, z tym całym zielonym, tutaj te zęby takie, więc ten awatar jak najbardziej mi się podoba, jest fajny, w ogóle Unge tutaj ma jeszcze gildię i potki, wszystko ciekawe, czy nadal tu gra. Okej, przechodzimy na S38 niemiecki i znowu mamy Ungę, tym razem Ungę, nie wiem w sumie to
nie wiem, czy to człowiek na 100%, czy może jakiś inna rasa, nie jestem pewien. W każdym razie, no tutaj wygląda tak zwyczajnie, natomiast właśnie z tego, co kojarzę, to ten awatar on miał, tylko że właśnie miał jeszcze dodane takie złote elementy i taką złotą poświatę z tyłu. Bodajże na tym awatarze to bazowało, z tego, co kojarzę. Więc, no tak jak już wspominałem wcześniej, jeżeli ktoś znajdzie, to może mi podesłać w komentarzu, na którym serwerze on to miał. No ale tutaj taki ten awatarek, można powiedzieć, że zwyczajny. Kolejny awatarek, tym razem damski, chyba w ogóle pierwszy damski w dzisiejszym odcinku, z Fabine, nie wiem kto to jest, mroczny elf, te oczy zielone, jak najbardziej fajny, włosy w sumie mogły być czarne, tak szczerze mówiąc, ale może jest to odwzorowane po prostu jak ta dziewczyna wygląda w realu, więc nie wiem, w każdym razie no ładnie to wygląda. Kolejny awatar, Skate702 Germany. I powiem, z jakim akcentem w ogóle. Jest to youtuber, bo ostatnio wpadłem przypadkiem na jego kanał, stąd wiem, że on w ogóle istnieje, niemiecki youtuber. I powiem wam, że ten jego awatarek jest strasznie fajny pod tym względem, że jest tak zrobiony niestandardowo, w sensie taki jakby był namalowany, tak tutaj widzicie, tak jakimiś farbami, coś tego. I jak widzicie, ma tutaj jakieś rekwizyty, tutaj jakiś topór widzę, to w sumie nie wiem, co to jest tak szczerze. Tutaj napis zasłania, ale nie jestem pewien, ktoś mi może napisać. W każdym razie, no tutaj widać, że taki wściekły, on sobie gra tu zabójcą i on regularnie nagrywa właśnie z tego serwera. Tak jak mówię, on tam ma chyba 700 tysięcy subskrypcji, sporo wyświetleń, więc no ten jego awatarek mi się szczerze mówiąc podoba, głównie przez to, że właśnie jest troszeczkę tak w inny sposób zrobiony, plus te jego rekwizyty. Okej, przechodzimy teraz na W30 i mamy tutaj Bladiego, czyli naszego youtubera. Swoją drogą Bladi jest też u nas w gildii na W37. Tutaj już chyba z tego co widzę nie gra. Natomiast ma tutaj swój awatar, nawet nie wiedziałem, dopiero ostatnio zauważyłem. No i powiem wam szczerze, że ładny jest ten awatar, podoba mi się. Jest to taki śmieszny, ale odwzorowuje Bladiego dosyć dobrze. Nie wiem szczerze mówiąc, czy jest to człowiek, czy elf, raczej człowiek. Ale fajnie wygląda, taki śmieszny, ten kształt głowy ma taki kwadratowy, ale całkiem w porządku. Okej, mamy serwer 12 hiszpański, jest to już przedostatni serwer. I co mogę wam powiedzieć, Ferblan, bardzo fajny mroczny elf, oprócz tego, że mroczny elf, co ja już mówiłem, że jestem fanem tych awatarów, to jeszcze minę ma taką fajną. Fajnie się komponuje do całego awatara, naprawdę mi się podoba. I co mogę więcej powiedzieć, no tutaj w ogóle do tego mrocznego elfa ciemne włosy strasznie fajnie plasują, jeszcze jak ktoś ma zarost, to jest jak najbardziej ok i ładnie te awatarki wyglądają. Willy Rex jest to, nie wiem w sumie czy to jest chyba człowiek, tak nie mogę, powiem wam, że jak nie ma zmienionego koloru awatar skóry, to ciężko się połapać jaki to jest. Natomiast jak widzicie w ogóle tutaj jedna gildia strasznie dominuje na tym hiszpańskim 12. I co mogę o nim powiedzieć? No też fajny, taki po prostu no zwyczajne odwzorowanie tego gościa z realnego świata, więc myślę, że po prostu fajnie wygląda. Okej, ostatni już awatarek na tym serwerze, jest to Jay Udo, nie wiem jak to wymówić poprawnie, strasznie podobny do Willy Rexa swoją drogą, z tym, że Willy Rex ma tak jakby z boku, a ten ma tak jakby naprzeciwko, ma tutaj okulary, to jest też bodajże człowiek, ale ma tutaj dużo też szczegółów, jakiś tutaj kolczyk w nosie, tutaj włosy postawione, naprawdę fajny awatar, ten mi się akurat podoba. Okej, jest to już ostatni awatar w dzisiejszym odcinku, 32 świat Czechy i kończymy jak widzicie dosyć mocnym akcentem, bo jest to znowu Fatty Pilov, tym razem jak widzicie tutaj wściekły, strasznie ma tutaj tą twarz taką ulaną, że tak powiem, tak przynajmniej narysowaną, wściekły, je tutaj pączka, tutaj mu się jakiś, coś mu się leje, no jest to ork i ten awatarek naprawdę fajny, on mi się akurat podoba. Fajne tutaj szczegóły, fajny ten pączek dodany i ładnie to po prostu wygląda, szczerze mówiąc, podoba mi się. I okej, to by było na tyle, mam nadzieję, że taki przegląd awatarów plus jakaś tam moja ocena wam się podobały, jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, komentarz i co najważniejsze subskrypcja, abym wiedział, że jest was coraz więcej. Oprócz tego możecie pisać mi jakieś tam pomysły na kolejne ciekawostki, ja tam kilka mam zapisanych, ale zawsze się przydam. No i co, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.